Kiedy wiosną 1976 roku w asyście strażnika zmierzałem w stronę drzwi, za którymi znajdowała się sala odwiedzin, ogarnął mnie strach. Czułem się dokładnie tak samo jak pół wieku temu. Wtedy też kroczyłem korytarzem, tylko kolor ścian miał inną barwę. W mojej wyobraźni odżyły wspomnienia z zamierzchłej przeszłości. W obszernym pomieszczeniu, przy stolikach, siedzieli skazańcy ze swoimi najbliższymi. W tamtych latach regulamin jasno określał, jak mają wyglądać widzenia, a porządku pilnowało dwóch klawiszy. Jeden z nich siedział w rogu sali i obserwował, natomiast drugi bezustannie krążył pośród zebranych i przy okazji przysłuchiwał się toczonym rozmowom. Przepisy nie pozwalały na jakikolwiek kontakt fizyczny pomiędzy więźniem i cywilem. Nie było żadnych wyjątków. Nawet dzieci nie mogły przytulić się do swoich ojców. Brutalne zasady stanowiły w tym miejscu żelazne prawo i były bezlitośnie przestrzegane przez pracowników służby więziennej. Wśród mundurowych krążyło powiedzenie, że sala odwiedzin to nie jest rodzinny piknik. Tamtego pamiętnego dnia odwiedziła mnie konkubina hrabiego. Nigdy nie zapomnę jej gorzkich słów, pełnych wściekłości, gniewu i nienawiści. Potraktowała mnie w taki sposób, na jaki sobie zasłużyłem. Zawsze zdawałem sobie sprawę, że ponoszę winę za śmierć Duszańskiego i wiem, że będę musiał żyć z tym piętnem aż do grobowej deski. Czasami miewam parszywe sny, w których przewija się ten moment, kiedy klawisze siłą wyprowadzają z sali rozjuszoną kobietę, a w uszach słyszę przekleństwa, które ciska pod moim adresem. Miałem 76 lat, kiedy po raz czwarty i ostatni wkroczyłem do sali odwiedzin. Gdy ujrzałem dwóch nieznajomych mężczyzn, byłem pewien, że nastąpiła pomyłka i dopiero kiedy ten młodszy odezwał się do mnie, wszystko się wyjaśniło. Naprawdę cieszyłem się z tych zaskakujących odwiedzin. To była ta chwila, która przyniosła mi ukojenie. Dawno temu przyczyniłem się do czyjejś śmierci, a teraz z dumą patrzyłem na tego, który dzięki mnie odmienił swój los na lepsze. Słowa Talmudu głoszą, że kto ratuje jedno życie, to tak jakby ocalił cały świat. I tak właśnie wtedy się czułem. Więzienie to takie miejsce, które oferuje wszystkim osadzonym coś bardzo cennego. Czas wolny. Więźniowie mają go mnóstwo. Mają tak dużo wolnego czasu, że niekiedy po prostu nie wiedzą, co z nim robić i jak go zagospodarować, żeby nie zanudzić się na śmierć. Był tutaj taki jeden zdolniacha. Nie mam pojęcia, jak brzmiało jego imię i nazwisko, bowiem wszyscy zwracali się do niego Nolbone. Powiem wam, że potrafił pięknie rysować. Jednemu kolesiowi utalentowany Nolbone przez ponad 5 miesięcy robił na plecach potężną dziarę. Efekt końcowy był taki, że facet miał na grzbiecie pomniejszoną kopię bitwy pod Grunwaldem. I to był najbardziej imponujący tatuaż, jaki w swoim życiu widziałem. W 1963, tego dnia, kiedy przypadał mój urodzinowy numerek, do celi, którą dzieliłem z Gołąbkiem, został dokwaterowany Johnny Alcatraz. W więzieniu nigdy nie było problemu, żeby załatwić swoje porachunki. Konflikty w takim miejscu są na porządku dziennym. Zawsze znalazł się jakiś klawisz, którego można było przekupić. Strażnik dostawał w łapę kilka złotych i nawet nie wnikał w istotę sprawy, tylko znikał na kwadrans. Zasada trzech małp jest jednym z podstawowych filarów tej ponurej rzeczywistości. W pierwszej połowie lat 60. największym priorytetem władz więziennych było rozpracowanie podkultury grypserskiej. Różne pomysły wcielano w życie, ale do historii przeszła pierwsza, że tak to ujmę szkolnym językiem, akademia.
Najpierw dyrektor Wronieckiego więzienia walnął gadkę, starając się nam przedstawić plan wielkich zmian. Smucił ponad kwadrans i tak na dobrą sprawę nie wzbudził niczyjego zainteresowania. My mieliśmy atrakcję, bo wyprowadzili nas z cel i dzięki temu została złamana rutyna dnia powszedniego. To była wyśmienita okazja, żeby zamienić z kimś kilka słów, przekazać informacje albo ubić jakiś interes. Każdy miał gdzieś strategiczne wizje i ambitne projekty przedstawicieli służby więziennej. Dyrektor gadał bez końca, aż wreszcie zaprosił na scenę zespół muzyczny. Johnny wraz z trójką innych grajków mieli nam zaprezentować efekty swoich kilkutygodniowych poczynań. Ponoć repertuar był ustalony odgórnie, ale chłopaki postanowili dać czadu i zagrali kawałek, który nie znajdował się w ich recitalu. Nazywamy się Od Wojtka do Wojtka. Specjalnie dla was zagramy teraz stary, dobry kawałek i mamy nadzieję, że poczujecie potęgę rock'n'rolla. Już taki jestem. Taki jestem. Już taki jestem. Już taki jestem. Zimny drań i dobrze mi z tym. Zagrali z przytupem, a publika po prostu zwariowała. Z każdym taktem robił się taki aplauz, że klawisze nie wiedzieli, co mają czynić. To było istne szaleństwo. Okrzyki, gwizdy, burza oklasków, tupanie nogami. Tamtego dnia Johnny Alcatraz podbił serca wszystkich skazańców i został niekwestionowaną gwiazdą. Kiedy na początku występu powiedział: nazywamy się Od Wojtka do Wojtka, zyskał ogromny szacunek grypsujących. Więzienna kapela zagrała tylko jeden numer, po czym rozwścieczony dyrektor rozkazał chłopakom zejść ze sceny. Kiedy Edward Gryski trafił do Wronek, wyglądał jak najbardziej zagubiony i przerażony człowiek świata. Myślałem, że więzienna rzeczywistość rozszarpie go na strzępy, a potem pożre, delektując się każdym kawałkiem. Czas pokazał, że moje przypuszczenia wcale się nie sprawdziły. Cyferka, bo tak ochrzciliśmy Gryskiego, był matematycznym geniuszem. Na wolności piastował stanowisko głównego księgowego w jednej z największych PRL-owskich rafinerii. Dopuścił się malwersacji finansowych, w wyniku których skarb państwa stracił niewyobrażalną forsę. Pieniędzy nigdy nie odzyskano, a on został skazany na 15 lat więzienia. Cyferka twierdził, że wszystko można udowodnić za pomocą rachunków, nawet duchowe doznania i emocje. Pewnego dnia, w bardzo prosty i obrazowy sposób, wyjaśnił nam swoją teorię na temat liczby życia.